Te palmy, o których Pani wspomina, sklepowe, że tak powiem, one są wzorowane na wileńskich, bardzo słynnych, bardzo pięknych swoją drogą palmach. Jednakże one są troszeczkę inne od tych tradycyjnych śląskich, dlatego że te wykorzystywały tak zwane bazie, czyli gałązki wierzbowe, świeżo zakwitłe z tymi właśnie tak zwanymi kotkami i to pełniło też później taką rolę po tym, kiedy palmy były poświęcone. To te kotki na przykład na gardło uważano, że są dobre, że należało zjeść parę takich kotków, a na wiosnę jak jest zimno, to często to gardło właśnie dokuczało, więc takich parę poświęconych kotków właśnie dobrze działało. Był też inny taki przepis, czyli te kotki właśnie baziowe smażone na maśle, na patelni, to one tworzyły taki krem, którym dziewczyny po wystygnięciu tego smarowały się i to miało im dać właśnie urodę. I tu trzeba powiedzieć właśnie, że nie byle kotki, tylko właśnie te poświęcone musiały być, bo to poświęcenie jakby wzmacniało działanie tych gałązek wierzbowych. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że one po przyniesieniu właśnie ze święcenia z kościoła były wkładane w różne miejsca i miały takie działanie ochronne. Chroniły gospodarstwo przed piorunami, przed pożarem, przed wszystkimi nieszczęściami, jakie mogły się zdarzyć. Ochronę palmowych gałązek przenoszono też na pola. I takie kawałki tych gałązek albo urobiono z nich krzyżyki z takich niewielkich rozmiarów. Święcono je tam od razu na polu, to nie były te właśnie takie, niekoniecznie te z tej niedzieli palmowej, można je było poświęcić święconą wodą tam na miejscu i wtykano w cztery rogi w polu i tak jakby wsadzenie w cztery rogu tworzyło taką barierę ochronną. Jeśli wstążka, to bardzo często czerwona, bo czerwony kolor właśnie był nie tylko tym królewskim, ale jednocześnie odganiającym, odpędzającym złe moce, czarownice i tym podobne. Albo też rzemykiem od bata, od starego bata wiązano i to też miało wpłynąć na konie, jeśli się je hodowało, to takie poświęcenie tego właśnie związanie miało wpłynąć dobrze na konie, że one też będą się zdrowo chowały w tym gospodarstwie i będą dobrze pracowały. Do tego jeszcze, do tych kilku gałązek, które święcono, tych brzozowych, ozdabiano je też bukszpanem, no bo on właśnie, ta zieleń bukszpanu to też znamionowała wiosnę, budzenie się przyrody do życia, ta wieczna zieloność właśnie budziła takie skojarzenia. Kiedyś palma była przez cały rok trzymana, bo co roku była nowa palma święcona, prawda, i robiło się z nią właśnie te same czynności, czyli ochraniało się dom, wsadzało się też je za obrazy święte. I jeżeli w domu za świętym obrazem, czy na drzwiach na przykład była przybita, to ona tak właściwie, chyba że sama zniszczała, że wiatr zerwał i tym podobne. Natomiast ona do następnego roku w zasadzie pełniła taką funkcję ochronną. Natomiast kiedy przychodziła, że tak powiem, nowa palma, to tego się nie wyrzucało, żadnych poświęconych rzeczy się nie wyrzucało, także skorupek po jajkach poświęconych, czy pożywienia ze święconego koszyczka. Nie wolno było temu pozwolić, żeby to zgniło, żeby to zniszczało, bo to źle świadczyło. Poświęcona rzecz nie mogła być traktowana w ten sposób. Najlepszym sposobem na zniszczenie jakiejś rzeczy poświęconej był ogień. I dlatego palono właśnie te gałązki, stąd właśnie popiół z poświęconych gałęzi palmowych jest wykorzystywany w kościele w czasie środy popielcowej. To jest właśnie te gałązki zeszłoroczne, spalone, które pełnią kolejną funkcję, czyli właśnie takiego przedmiotu czy narzędzia obrzędowego właśnie do dawania znaku krzyża wiernym w czasie tego święta.